Wytrzymałe laptopy do pracy w trudnych warunkach. Szukasz laptopa, który posłuży Ci w pracy w trudnych warunkach? Na budowie, w fabryce, w warsztacie czy też w terenie? Na jakie cechy zwracać uwagę, jeżeli szukamy laptopa, który sprawdzi się w nieprzyjaznym dla standardowej elektroniki środowisku? O tym będzie nasz kolejny film. Odporność na niekorzystne warunki środowiskowe. Jeśli nasza praca związana jest z hałasem, dymem, niskimi temperaturami, przy doborze laptopa należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, materiały, z których wykonana została obudowa oraz jakość komponentów, szczególnie płyty głównej. To one będą decydowały o wytrzymałości sprzętu, na przykład przy przeciążeniach temperaturą. Niektórzy producenci laptopów poddają wybrane modele testom na zgodność ze standardami tzw. klasy militarnej. Testują w ten sposób, jak zachowują się ich maszyny w warunkach podwyższonego zapylenia czy wilgotności otoczenia. Warto przyjrzeć się modelom, które zostały certyfikowane dla takich standardów. Są to m.in. wybrane modele z rodziny HP EliteBook, HP ProBook, Lenovo ThinkPad oraz Dell Precision. Ochrona przed upadkami, rozlaniem cieczy i innymi zagrożeniami w miejscu pracy. Jeśli pracujemy w warsztacie samochodowym, na stanowisku diagnostycznym lub na linii produkcyjnej, mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi np. upadkami sprzętu lub upadkami narzędzi na sprzęt. W tym przypadku do naprawdę brudnej pracy z dużą ilością fizycznych zagrożeń powstały laptopy pancerne, np. rodzina Panasonic ToughBook, sprzęt firmy Jetac oraz modele Dell klasy Rugged. Natomiast jeżeli wyzwania i fizyczne zagrożenia dla sprzętu, którego będziemy używać do pracy w trudnych warunkach, nie są aż tak dramatyczne, nasze wymagania powinny spełnić mocniejsze modele ze standardowej oferty. Chodzi przede wszystkim o mobilne stacje robocze. Ich konstrukcja, materiały oraz inne parametry są dobierane w taki sposób, aby sprawdziły się również w wymagającym środowisku. Ich najważniejsze atuty to wzmocniona obudowa, mniej wrażliwy na uszkodzenia układ chłodzenia, lepszej jakości płyta główna, a w niektórych modelach również układ odprowadzania wody z klawiatury, dzięki któremu unikniemy zalania sprzętu. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące laptopów do pracy w trudnych warunkach, zapraszam serdecznie do naszego salonu przy ulicy Bukowińskiej 22A w Warszawie oraz na komputerpoleasingowy.pl.